pań. Słucham cię, Sylwestrze. No dobrze. Tak, ja bym chciał przejść do pań, a ogólnie do Lil Masti. Masti, można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. To tutaj zadebiutowałaś we Freak Fightach, to tutaj stworzyłaś całą tą swoją otoczkę, zostałaś mistrzynią. Później wiemy, jak to się potoczyło. Bardzo głośne rozstanie z organizacją. Walczysz teraz dla konkurencyjnej organizacji, ale pojawiłaś się znowu u nas. Wróciłaś do nas, dlatego mówię, historia zatoczyła koło. I jest moje pytanie takie, co to dla ciebie znaczy? Czy w tej chwili walka z Martą jest w ogóle walką o trzy pasy, jest dla ciebie walką honorową, jest takim punktem honoru? Jak to wygląda z twojej strony? To znaczy, wiesz, jeśli chodzi o zataczanie koła, to w ogóle zauważyłam, że w moim życiu często zataczam koła. Nie sądziłam, że wrócę do trenowania zapasów, a trenuję od 3 lat znowu. Tak samo sport znowu wrócił do mojego życia. A propos tej walki, no to jest to walka, na którą, no której najbardziej pragnę tak naprawdę od 3 lat. Wchodząc we Freak Fighty, ja wiedziałam dokładnie, czego chcę. Chciałam być najlepsza, chciałam być numerem 1 i mieć takie, jeszcze wtedy nie było czegoś takiego jak tytuł królowej, to gdzieś tam się pojawiło po drodze. No więc no to jest walka, na którą czekam od samego początku. No i fajnie, że się dzieje tu, gdzie to się wszystko zaczęło. No. Ja bym... Mogę? Ja bym chciał zapytać, bo gdy jednak z tą federacją zaczęliście drzeć koty, tak to się mówi? Tak, tak, drzeć koty. No ja gdzieś byłem w środku tego i tam był wątek dosyć mocny z Boxdelem. Był temat jakichś pozwów, natomiast widziałem, że przed konferencją Boxdel klęczał i przepraszał. Czy to prawda? Nie przesadzajmy, Sylwek, bo Sylwek lubi podkręcać. No co, z mojej strony prawda jest taka, że ja na pewno face to face'a Marty i Lil Masti nie poprowadzę, z tego względu, że tu byłbym stronny na pewno w stronę Marty. I ja dostaję tą robotę, czy? Prawdopodobnie ty. Git. Więc to od razu jakby ja rezygnuję z tego stołka face to face'owego, ale prawda jest taka, że no wiadomo, że taką walkę mieć w federacji również chciałem. No i żeby do niej doszło, powinno się zażegnać pewne kwestie, które wcześniej były. Porozmawialiśmy z Lil Masti, gadałem też z firmą, z zarządem. Z mojej strony jest coś takiego, że jestem odchodzę w cień jakby, jeżeli chodzi o walkę dziewczyn. Nie chcę już więcej o tym mówić. Jeżeli chodzi o jakieś pisma i tak dalej, no to ewentualnie Masti może się wypowiedzieć, czy dalej gdzieś tam chce coś tam zrobić z jakimś komornikiem czy coś. To jedyne co, to jest pytanie do niej. Jeżeli chodzi o mnie, no to minął rok i bardziej chciałbym, żeby dziewczyny na swojej linii w siebie uderzyły niż przejmować teatrzyk, nie? No dobra, no to ja też powiem, żeby się oczyścić trochę z tego wszystkiego i mieć to sumienie takie wolne. No to tak, no, dla mnie pozew to jest narzędzie biznesowe. I ja nie podchodzę do tego jakoś, wiesz, emocjonalnie i gnieżdżę w sobie przez rok takie zacietrzewienie i jakąś złą krew do Boxdela. Nie. Ja musiałam się bronić, użyłam takiego narzędzia biznesowego. Mam też myśli, czy po prostu nie wycofać tego pozwu. A czy to jest dalej w toku? Tak. No ale to też jest kwestia tego, jak się wszystko potoczy, no bo też nie siedzę tutaj z takim stuprocentowym zaufaniem, chyba każdy to rozumie. No ale myślę, że czas najwyższy nie gadać o historii, tylko po prostu tą historię tworzyć. Marta, jak robiłem wywiad z Lil Masti, to chyba było przed pierwszą konferencją na High League, powiedziała, że 3 lata czekała na twoją decyzję. Powiedz mi, jak to jest? Czy ty dopiero w tym momencie czujesz się gotowa na Aniele? Wiesz co, zacznijmy od tego, że aktualnie nie widzę dla siebie żadnych innych potencjalnych przeciwniczek. Na tą walkę na pewno wydaje mi się, że czekają wszyscy. A jeśli chodzi o nasz rewanż, to Aniela rzeczywiście chciała się ze mną bić w momencie, w którym miałam zaplanowaną walkę z Marty Renty. I ja wtedy powiedziałam, że to na pewno nie jest ten moment, to na pewno nie są te umiejętności. I potem
potem wydaje mi się, że właśnie drogi Anieli z Fejmem się po prostu pokrzyżowały. To jest walka, która tak naprawdę no, musiała się odbyć tutaj w Fejmie, ponieważ dziewczyny walczyły na czwartej gali. Od tej gali obie wygrałyście wszystkie starcia. No i teraz jest ten moment, kiedy może dojść do tego rewanżu. Myślę, że tutaj Marta jest gotowa. Ty, Aniela, no na pewno jesteś gotowa i to będzie dobra walka. Ja na nią bardzo czekam. Bardzo na tę walkę czekam. Przejdę do Ksaja. Ja bym chciał przejść do dziewczyn. Słuchajcie, Masti, ty od ostatniej walki z Martą miałeś 3 pojedynki. Adrianna Śledź, Ewa Brodnicka, Zusję. Marta miała 4 pojedynki. Zusję, Marti Renti, Kamiszka i Way of Blond. Waszym zdaniem, która z was przeszła cięższą drogę, która z was miała cięższe pojedynki i która z was była bardziej zweryfikowana jako zawodniczka Freak Fight? Posłuchaj, dla mnie ciężką drogę to ja przechodzę na treningach. Te walki to już jest zwieńczenie. Więc wiesz, ja mam w poniedziałki i w środę 3 treningi. Od tylu lat. No to ja ciężką drogę przechodzę non-stop. To ja wracam do domu i ja mówię, Boże, co ja robię? Dlaczego ja się w to tak angażuję? Więc wiesz, to jakie ja już dostaję przeciwniczki, no sorry, no. Każdą propozycję przyjmuję. Chcę walczyć, chcę się spełniać. To, że wiesz, dostałam możliwość tylko 4 walk, no niestety. To no. Chyba mnie trochę, Masti, źle zrozumiałaś, bo to nie był żaden atak, tylko ja się spełniałam. Ty walczyłaś z Ewą Brodnicką. Ale ja nie potraktowałam tego jako atak, tylko chcę też ludziom tak uświadomić, jaka to jest ciężka praca poza tymi walkami. Poza tymi walkami to jest największy po prostu hardkor, nie? Ta walka to już jest taka wisienka na torcie i ja, wiesz, modlę się, niech już będzie ta walka. No dobra, no to spytam inaczej. Ja już mam dosyć tych przygotowań, ja chcę tej walki, tak? Bo jestem tak, wiesz, tak ciężko trenuję. Strzelam, że widziałeś każdą walkę Marty, że oglądałeś każdy jej pojedynek. Sądzisz, że w tym momencie, wtedy walka wasza skończyła się bardzo szybko, Marta potknęła się, skończyła się w parterze, chyba tam był krucyfiks, z tego co pamiętam. Czy w tym momencie Marta jest dla ciebie wyzwaniem? Każda przeciwniczka jest dla mnie wyzwaniem. Czy to Zusję, czy to Ada Śledź. Słuchaj, wszystko może się tam wydarzyć. To tylko, że ja wiem, po co Marta. Tu jestem. Ja wiem, po co tu jestem. Ja wiem, po co tu przyszłam. I to się liczy. Dobrze, to jest najważniejsze. Może ja teraz zapytam Martę, czy gdy ogląda, bo na pewno oglądałaś. Mogę odpowiedzieć po prostu na pytanie Huberta? Tak. I tak ogólnie tak. Dodać też coś do tego. Chciałam dodać, że też trenuję ciężko od 3 lat, a po prostu odpowiadając na pytanie Huberta, która z nas toczyła cięższe pojedynki, uważam, że byłam to ja. Jeszcze raz, że ty? Uważam, że byłam to ja. Biję się z lepszymi od siebie. Dlatego chciałbym też zapytać, co sądzisz o tym, że Lil Masti pokonała Ewę Brodnicką? Czy uważasz, że to był duży wyczyn, czy jednak Ewa Brodnicka w MMA nie potrafi zbyt wiele? Wiesz, nie chcę nikomu ujmować. Aniela wygrała z Ewą w swojej płaszczyźnie. Wiesz, uważam, że jest to osiągnięcie wygrać z mistrzynią świata w boksie, ale co innego wygrać z nią w boksie, a co innego wygrać z nią w zapasach. Dlaczego ja mówię o tym trenowaniu zamiast o walkach? Bo ja nie chcę porównywać moich walk do Marty walk, do walk chłopaków, bo każda ta walka jest inna. Do każdej walki, co jest najważniejsze? Że ja jestem przygotowana na 100%. Nie mam sobie nic do zarzucenia, ponieważ więcej nie jestem w stanie zrobić. Ja daję z siebie maks. No 5 treningów dziennie mam robić? No nie, więc ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Czy te pojedynki są szybkie, krótkie, czy długie, 3-rundowe, a ostatnie moje 2 walki były 3-rundowe, no to już, już wiesz, no to nie jest aż tak, ten przebieg tej walki i ta ciężka przeciwniczka nie jest dla mnie aż tak istotna, bo ja mam ciężkie treningi na tyle, żeby wiesz, wiedzieć, że po prostu no, zapierdzielam. Czy robi na tobie wrażenie to, że Marta teraz się aż tak poświęciła, że wyjechała na obóz sportowy do Tajlandii i sparowała nawet z zawodniczkami UFC? Czy robi to na tobie wrażenie? To może Marta niech idzie do UFC. Czy robi na mnie wrażenie? No wiesz, no fajnie, bardzo fajnie, że Marta trenuje od 3 lat, że się zmieniła całe swoje życie. Mnie cieszą sukcesy innych.
No dobra, ale kurczę, Marta, powiem wam, Marta. Ciężko coś wydobyć, bo pamiętam jak, Marta, my się poznaliśmy. Pamiętam, ja wtedy właśnie... Ja chciałam tylko dodać, że ja nie pojechałam do Tajlandii po to, żeby się przygotować stricte pod walkę. Ja tam pojechałam po prostu na wakacje sportowe. Dostałem informację, że wszyscy szli na imprezę, a ty nie. No tak, bo wiesz, my miałyśmy dogadaną walkę na listopad wstępnie. Ja wyjazd do Tajlandii miałam zaplanowany dużo wcześniej i tuż przed wyjazdem dowiedziałam się, że mamy walkę w sierpniu, więc wiesz, to, że ja tam sobie nie szłam na imprezę, to tylko dlatego, ale to był stricte wyjazd wakacyjno-sportowy i ja tam nie pojechałam po to, żeby się przygotować pod tą walkę. Marta, kiedyś rozmawialiśmy, pytałem się ciebie o to, czy Lil Masti po wygranej walce z tobą wywarła gdzieś tam w twojej psychice jakąś dziurę, że od tego momentu zaczęłaś się zmieniać i to był jakby taki motor napędowy tego wszystkiego. Czy jesteś w stanie potwierdzić to? Wydaje mi się, że sam fakt przegranej tak na mnie wpłynął. Oczywiście Aniela, wracając do wszystkiego, co działo się 3 lata temu na konferencji, wracając do tego, jak deptała moją plakietkę, uważam, że wszystko to łącznie z tym, że przegrałam tą walkę, tak to na mnie wpłynęło. Stwierdziłam, że po prostu nie dam się. Jak możesz nazwać emocje, którymi darzysz Masti? Miau. Znaczy ja też pamiętam moje, bo dlatego jestem trochę teraz zdziwiony, siedząc między dziewczynami, że... Dobra. Te emocje są jakieś stłumione, bo pamiętam, gdy się poznaliśmy, to ja właśnie wtedy byłem świeżo po nagraniu filmu z Lil Masti, no i pamiętam, że się bardzo wtedy z tobą pokłóciłem. No dobrze, to wróćmy jeszcze, opowiem na planie Boxdilla. Szanuję Anielę jako sportowca, wydaje mi się, że jest to najważniejsze w tym miejscu, a to, co tam prywatnie o niej uważam, to czy uważam, że wyrządziła mi kiedyś jakąś krzywdę, zostawię to dla siebie. Uważasz, że się Lil Masti skrzywdziła? Uważam, że po prostu brzydko mnie potraktowało, jako walczyłyśmy, jak już byłaś Lil Masti. Lil Masti promuje się pod hasłem Girl Power. Uważasz, że to, jak skakałaś po mojej plakietce, weryfikuje się z hasłem Girl Power? Nie, wiesz co, ja wtedy myślałam po prostu, że masz większy dystans do siebie, bo na taką się kreowałaś. Marta, wyzwolona, pato. Ja myślałam, że ty masz do siebie dystans. No, co się okazało? Miałam mieć dystans do takiego zachowania, Aniela? No, słuchaj. Uważasz, że to jest okej? Kreowałaś się na, wiesz, silną laskę, która po prostu ma na wszystko wywalone, więc, wiesz, no, myślałam, że po prostu podejdziesz do tego z dystansem, że może potrafisz się z siebie śmiać. Nie, do takich zachowań nie podchodzi się z dystansem. Ale wiesz, ja zrobiłam to, co zrobiłam. Po naszej walce chciałam ci podać rękę, ty tej ręki nie przyjęłaś. Przez 3 lata, grube 3 lata... Bardzo negatywnie się o mnie wypowiadałaś, więc przez 3 lata to w tobie cały czas siedziało. Być może teraz dalej siedzi, być może nie, bo nie wiem, jakie ty masz emocje. Więc to też nie jest tak, że wiesz, że ja... Ty uważasz, że ja cię skrzywdziłam, a zobacz, co ty robiłaś przez 3 lata, tak? Znaczy uważasz, że... Nie rozumiem, bo ty chyba, Marta, też nie do końca zrozumiałaś to pytanie. Czy ty sugerujesz, że i ona cię jakoś skrzywdziła przez te 3 lata, czy... Wiesz co, nie, ja tego może nie chcę tego nazwać skrzywdzeniem, tylko po prostu, że przez 3 lata Marta nie mogła wybaczyć tego, nie wiem, tej przegranej, wiesz, i bardzo negatywnie się o mnie wypowiadała. Chodzi o przegraną. Ta przegrana naprawdę bardzo dużo mi dała. No to fajnie. No to chyba dobrze. Nie mogę powiedzieć, że się cieszę, ale uważam, że to doświadczenie wniosło najwięcej do mojego życia i od tego wszystko się zaczęło, cała moja kariera sportowa. Po prostu uważam, że... Jesteś wyrachowana. Ale Marta, nie uważasz, że gdyby te 3 lata temu nie stanęła przed tobą i nie powiedziała ci pewnej prawdy w oczy, nie myślisz, że mogłoby wszystko zupełnie inaczej wyglądać? Jakby taka silna laska przed tobą nie stanęła, nie powiedziała ci prawdy w oczy, wiesz, tego, Aniela, co prawdziwy przyjaciel powinien ci wtedy powiedzieć. Aniela, ja naprawdę mogę ci podziękować za to, co mi powiedziałaś, ale uważam po prostu, Ja nie oczekuję, że ty mi coś będziesz dziękować, tylko wiesz, no... Chodzi mi pewne niektóre zachowania. I na przykład głównie chodzi mi o to, że skakałaś mi po plakietce. Uważam, że to po prostu było brzydkie zachowanie.
Tak samo jak brzydkie było jakieś jechanie po mojej przeszłości na tej konferencji, w twoim przypadku w stronę moją. No. Słuchajcie, mam tutaj dla was dwa ogłoszenia, dla wszystkich naszych widzów. Otóż w tej chwili zeszło już, albo również są zarezerwowane, 40% biletów. Także to jest naprawdę konkretny wynik. Dziękujemy wam serdecznie. Zachęcamy do zakupu biletów, ponieważ jak widać schodzą w zawrotnym tempie. Oraz drugie ogłoszenie. Trzymam tutaj w ręku Baton Fame. Daj spróbować. Baton Fame, trzymaj, byku. I jeszcze dla widzów może rozrzucimy kilka batonów, Michał. To są naprawdę smaczne batony. Polecam je serdecznie. Słuchajcie, już 28 lipca w Biedronkach na terenie całej Polski batony Fame, które są naprawdę smaczne. Niech ktoś mi tylko powie, że nie jest smaczny. Naprawdę smaczny. Polecamy serdecznie. 28 lipca na terenie całej Polski w Biedronkach. Oraz też niebawem będzie konkurs, o którym dowiecie się już niebawem. Niebawem, niebawem. Teraz będzie też face to face dziewczyn. Także... Tak, właśnie, to dziewczyny, zapraszamy. Face to face, zaprezentujemy pas, o który walczycie. Tak długo na to czekałyście, dziewczyny. Pycha kroczy przed upadkiem, Aniela. Wiem, każda przeciwniczka mi to mówi. Jakoś tego nie słyszałam wcześniej. Mhm. Czy chcielibyście zobaczyć face to face Błyńskiego i Dubiela? A może jeszcze pogadamy? Jeszcze pogadamy, tak, spokojnie. Ja mam pytanie.